O Jezus, jak się wystraszyłem. O nie. Cześć wszystkim, z tej strony Mlekolud i witam was w kolejnym odcinku z Grounded. Skończyliśmy poprzedni odcinek właśnie w tym miejscu i w tym też miejscu zaczniemy, dlatego myślę, że nie ma co przedłużać. Na wstępie tylko przypomnę o subskrypcji, komentarzu i łapce w górę, jeżeli wam się filmik spodoba. A my już rozpoczynamy naszą przygodę w podwodnej bazie. Tak więc wchodźmy tam bez zbędnego tutaj gadania, zobaczymy co nas tutaj czeka. Na starcie tak, Raw Science typowo, w sumie tutaj znajdziemy troszeczkę surowej nauki. Okej, tu jest zamknięte. Wiecie, co by było śmieszne? I chyba to będzie takie śmieszne, że okaże się, że my tutaj nie wejdziemy, bo trzeba to pewnie będzie otworzyć jakoś od środka. Gdzieś od innego miejsca zupełnie, bo spójrzcie, jak to wygląda. Przecież tu jest jakaś kamera. Mi się wydaje, że gdzieś będzie przycisk od drugiej strony, tak żebyśmy mogli po prostu sobie łatwe wejście tutaj znaleźć. A my tutaj tak czekaliśmy, żeby tylko do tego miejsca dojść, więc OMG, troszeczkę słabo. Co my tutaj mamy? Jakieś grzybki, jakieś coś, telefon, pod ziemią widać tak jakby chyba laboratoria. No proszę, tu są jakieś kijanki albo coś? Słuchajcie, ja słyszałem ogólnie, że z kijanek można zrobić chyba, to się nazywa koktajl, do brania tak jakby oddechu pod wodą. I jeżeli byśmy zrobili dzisiaj może ten koktajl, to wejdziemy i tak do tej bazy. Słuchajcie, no musimy stąd wyjść, bo no nic tu nie zrobimy niestety. Ja nie mam nic do picia też, więc tym bardziej musimy się stąd ulotnić. Więc, ale wyszło słabo, serio, nie spodziewałbym się, że tutaj nie wyjdziemy. Po prostu nie wyjdziemy. O, czyżby była noc? Słuchajcie, no my mamy te kijanki niby zdobyte, chociaż póki tu jesteśmy, to spróbujmy jeszcze dziabnąć troszeczkę tą kijankę. Włócznia? No, come on, ekwipuj. Trzy hity. I zbieramy kijankę. Dobra, surowe mięso, przegródki, wszystkie chyba jest okej. To się rozlatuje. Dobra, bo mało sekund już do powietrza. Okej, dobra, jest noc, więc idziemy szybko do naszej bazy. Ja się boję, że coś nas tutaj pożre po drodze. No i lipa troszeczkę wyszła pod tym względem, że my musimy się dostać jakoś tam na dół. Zaraz sobie przejrzymy. Chyba kijankę trzeba zbadać w labo. I zobaczymy sobie w tym laboratorium. Oj, no wyskoczy tutaj, proszę cię. Op, jest, dobra. Czy my mamy do zobaczenia tą kijankę? Do zbadania. Co to jest? Surowe mięso kijanki. Ale ono jest... Okej, czy to tutaj nie widać? To chyba nie widać w tym miejscu, bo przecież nie wszystko badałem. Już sam nie wiem, zgłupiałem totalnie. Więc idziemy do tego spanka i zaraz ogarniemy co dalej w sumie. Więc zobaczymy. Dobra, ja tam lecę do naszego domku się przespać. Powiem wam tyle. To miejsce, no domek, nie wiem czy jest dosyć bezpieczne pod tym względem, że mamy tutaj zaraz centralnie obok pająka. Ja się boję, że on mnie zaraz zauważy. Spróbuję przejść jakoś po cichu. Może się uda. No i co? I przydałoby się postawić łóżko, bo my znowu tego nie mamy przez to, że tam zniszczyliśmy, więc szybciutko... Gdzie to było? Narzędzia, sprzęt, zdrowie, przekąski, materiały... Nie, come on, gdzie to było? Dobra, pod B tutaj mamy pewnie na szybko. Pod B i tutaj ważne rzeczy. Spanko to nie jest, to też nie jest, to tutaj jest, szybko spanko stawiaj to, come on, co potrzebujemy, wszystko mamy, pyk, idziemy spać, szybko, o, dobra, okej, mamy dzień, co prawda pająk nie zmienił swojego położenia, bo przecież jego to nie obchodzi, ale dobra, przynajmniej mamy dzień, więc może coś się tutaj uda, ugotujmy sobie surowe mięso kijanki w sumie, można dwa, nie, chyba gotuj, czy teraz gotuj. Jeszcze można jedno, więc ugotujmy sobie te trzy mięska. Myślę, że będzie spoko. Nawet nie pamiętam, po czym było widać, że już jest gotowe. Kurczę, tak się teraz cykam tego pająka. Ale mamy tutaj spawna, więc wiecie co? Ja bym go spróbował zaatakować. Bo jak zginiemy, to i tak się odrodzimy tutaj centralnie obok. A może uda mi się go jakoś zgliczować w tym miejscu. O Jezus, jak się wystraszyłem! O nie. Nie sięgam go w ten sposób, bo boję się, że on mnie sięgnie zaraz w jakiś... No pająk przed nami, oczywiście, że pająk przed nami. Nie. Dobra. Póki jest tak zgliczowany, on jest chyba tutaj troszeczkę zgliczowany. Mi się bardzo szybko kończy stamina przez to, że nie mam picia. Więc mega słabo pod tym względem. Spójrzmy, czy mamy tutaj picie, bo ja nawet nie mogę chodzić szybko. Dobra, on jest zgliczowany, więc super dla nas. Na pierwszego pająka niech będzie zgliczowany, słuchajcie. Siup. No i teraz jestem głodny.
Tak, pająk obity sobie czeka grzecznie, aż my tu przyjdziemy. Ugotowane mięso i ugotowane mięso. Superowo, więc inwentory. Inwentory to jest to i zjedzmy sobie. Ile to nam dało? Nam to dało bardzo dużo do fulla i nawet troszeczkę wody, więc bardzo, bardzo dobre mięsko. Dobra, w takim razie wklepiemy tego tutaj, póki się na nas nie obraził. Ha, tak jest. Szybko, szybko. Tak, patrzcie, ja sobie przy nim postoję. Przy okazji sobie zobaczę, może naprawię sobie naszą włócznię. Tak, okej. Okay. A on sobie tutaj poczeka na nas, więc git, dobre miejsce. Uklepmy go już do końca. Pyk, 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 pyk. No, staminka, staminka. Łe, no teraz to się szybko regeneruje. I poszło. Tyle było z pająka. Krzyżak łąkowy. Pajęcze włókno, kawałki pająka. Więc nieźle, dobra, mam jakieś nowości, więc na pewno będzie warto podbić do laboratorium, które jest, no, no nie aż tak daleko od nas chyba, było to posterunek ten tutaj centralnie przed nami, tu sobie pójdziemy. No, warto by zbadać było z tymi kijankami ten koktajl, właśnie tak jak mówiłem, koktajl station się buduje i się robi koktajle. Takie smakowo przydatne. Przede wszystkim właśnie chodzi o to, że one dają różne nam możliwości jakiegoś większej staminy, regenerację życia i wszystko. To jest też tutaj bardzo potrzebne i coś, co powinienem już dawno też zrobić. No okej, okay, coś mnie znowu atakuje. What? One tak zawsze skakały? Rubinowiec. To jakieś takie chyba? Nie, one były, tylko po prostu się teraz nazywają po polsku i to mnie myli. Ta stacja badawcza tutaj to jest ta pod ziemią, okej. Okay. Do niej mogliśmy wejść bez problemu. No dobrze, dobrze, już spadaj. Do niej mogliśmy wejść, ale wiem, że tam dalej już było nieciekawe, więc sobie przejdźmy do niej. Zbadamy co trzeba i znikamy z tej dziury, bo tu jest mega ciemno i strasznie... What? Nic nie widzę w tym momencie, więc muszę skraftować sobie pochodnie, bo bez tego to tak średnio troszeczkę wam powiem. Jezus, z tym craftingiem tutaj jest dosyć specyficznie, w sensie strasznie trzeba szukać dużo po wielu miejscach, gdzie to właściwie jest tutaj. Czy ja nie mogę skraftować pochodni? No spójrzcie, tutaj nie ma. Coś do mnie idzie, albo mi się wydaje. Tutaj jedzonko. Tutaj to. What? Pochodnia, no. To mi się zepsuło w ogóle, więc wyrzućmy to. Może będę mógł zrobić jakimś cudem pochodnie. Materiały. Jest tutaj pochodnia, no co ja gadam w ogóle? Ale nie mam prymitywnego sznura, ale mogę go zrobić na szybko. I teraz już mogę zrobić pochodnie. No i teraz z powrotem trzeba kliknąć i dobra, milion kombinacji, ale mamy to. No jest tutaj parę jeszcze takich rzeczy do dopracowania, na przykład to, że... O, okej. Okay. To, że czasem escape nie działa i trzeba kliknąć ten escape na przycisku, w sensie na ekranie, a nie ten klawisz po prostu. Dobra, mamy tutaj dziennik osobisty. Fajnie, zaraz macie po polsku przynajmniej do czytania też. Okej. Aha, procedura do deminiatury, powiększenia po prostu. Męcząca nazwa, no tak. Aha, cząsteczki Row Science to są. Okej. Okej. Gotowanie, przewracanie na drugą stronę lub grillowanie. Nie, no on jest nastawiony do gotowania, ewidentnie ten burger. Dobra. Okej, okej, dobra. Dziennik ogarnięty. My sobie przeanalizujemy części z pająka, czyli tamte z tym wszystkim nie trzeba. Okej, okay, to jest jedyna rzecz, ale spójrzmy mu. Pajęczy kaptur, pajęcze nakolanniki i głowa krzyżaka. To są, myślę, że całkiem przydatne rzeczy te nakolanniki i głowa. Pewnie takie całkiem pancerne, więc spoko, będzie warto to na pewno skraftować. No, też mi się tak właśnie wydaje, że to będzie spoko. Dobra, to teraz byśmy musieli zrobić sobie to może cocktail station i rozejrzeć się za tym, dlatego ja już podejdę tutaj do domku i zaraz się tam widzimy. Okej, okay, przyniosłem przy okazji troszeczkę trawy po drodze, pochodnie w sumie możemy ściągnąć i zobaczmy, czy możemy troszeczkę sobie tutaj pobudować.
Pyk. Budyki chwastu najpierw są potrzebne. Tutaj deski z trawy, ale możemy postawić wszystko, co mamy właściwie, więc okej. No i tak to będzie wyglądało sobie tutaj powolutku. Powolutku to zbudujemy sobie tą bazę, żeby w końcu można było ładnie zamieszkać. To też gdzieś na pewno mogę tu wpakować. Oczywiście, że tak. No, to sobie na pewno porobię też bardziej po odcinku. Może te surowce nazbieram, bo bez sensu jak będę nagrywał, jak latam w tom i z powrotem. Myślę, że nic akurat ciekawego w tym wypadku. Dobra, my tutaj w ogóle nie mamy tego workbencha, a też pewnie... O, jest pićko znowu, chociaż to pićko jest takie średnie, bo to napój gazowany. Chyba nie chcą promować po prostu niezdrowego odżywiania się i picia jakichś takich słodkich napojów. O, patrzcie, właśnie kropelka spadła, a ja chyba zaraz kichnę, więc uwaga. A, bardzo mnie kręci, ale nie wiem, zaraz zobaczymy. Najwyżej to wytnę i tak. Dobra, napiliśmy się. Okej, mamy tutaj te włókna, pozbieramy i budujemy sobie tą stację naszą. Do tego były na pewno jakieś potrzebne, ale co jeszcze, to nie pamiętam. Okej. Myślałem, że tu jakaś pszczółka lata, a to jest ikonka plecaka. Troszkę mi się przewidziało. Dobra. Podejdźmy sobie tutaj do góry. O, tu jest żywica w ogóle, warto będzie ją sobie zebrać. A my budujemy sobie, patrzcie, zbiornik na wodę. Przydatne rzeczy, kołowrotek na przykład, tylko części mrówki potrzebuje do tego i mamy stół warsztatowy, obręcz do koszykówki, no masakra, niezłe rzeczy tutaj się dzieją. No dobra, na razie wszystko i tak tutaj pospamujemy, no trochę to dziwnie będzie wyglądało, po prostu taka impreza totalna, ale postawmy sobie to tutaj. Okej. Dobra, co potrzebujemy? Deski z trawy 3 jeszcze. Okej, to akurat proste tutaj do zdobycia mniej więcej. Chociaż tą trawę tutaj, tą zieloniutką, mamy dosyć daleko, bo... No to był pająk, w sensie pod tym względem daleko. Chociaż wydaje mi się, że on przemigrował tutaj pod tą bazę. Nie no, słyszę go tam. Słyszę jak idzie, ale na razie jest dosyć daleko, więc skorzystajmy z tej okazji, że jeszcze tu nie idzie. I zbierzmy sobie, ale jedną... Co tu się stało właściwie? Co się stało z tą trawą, że wypadło jedno? Come on. Nie chcę się mieć do czynienia z tym pająkiem. Dobra. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Pyk. Biegniemy sobie tutaj. Mamy koniczynkę, mamy trawę suchą, mamy trawę normalną. Jest wszystko w otoczeniu superowo. Dobrze. A to sobie gdzieś tutaj odłożymy. Tutaj w ogóle będziemy mogli teraz już położyć podłogę na to. A tutaj drzwi, przecież drzwi mamy, tylko one są otwarte. Łodygi chwastu. No tak. Tam trzeba położyć podłogę jeszcze najpierw. To nie da się tak na surowo. Dobra. I teraz tak. Cocktail station. W ogóle pajęczy kaptur. To jest drugi tier w ogóle. Pajęczy kieł potrzebny. No tego jeszcze nie wydobyliśmy. Pajęcze na ramienniki. Potrzebne jest więcej kawałków pająka, jagodowe skóry i linia. Lina z jedwabiu pajęczego, to pewnie na tym kołowrotku będzie można zrobić. Ten żołędny w ogóle będziemy mogli sobie zrobić. Słuchajcie, to myślę, że warto będzie mrówczy. No nie stać nas na mrówczy, ale żołędny jak najbardziej. Meszek z roztoczy, listek koniczyny, wszystko będzie. Więc całkiem spoko. Słuchajcie, bo strzały, czy my zrobiliśmy strzały? Nie zrobiliśmy strzał, a możemy je zrobić. Strzały gazowe, strzały wabiące. Wytwórzmy sobie po prostu zwykłe strzały. 20 strzał na dobry początek. Zobaczymy, z czym to się je. Łuk chyba mamy, bo cały czas próbowałem go robić i nie wiem, czy w końcu mamy ten łuk, czy nie mamy tego łuku. Spójrzmy sobie po kolei, bo ja już nie pamiętam. No niby nie mamy tego łuku, ale ja nie wiem, mi się wydaje, że on jest w jakiejś skrzynce. O, widzicie, tutaj escape nie działa. Jak naciskam klawiaturę, muszę nacisnąć tutaj. Ja już się pogubiłem z tym łukiem. Nie wiem, przypomnijcie mi, jak gdzieś zrobiłem ten łuk, bo mi się wydaje, że robiłem, ale no może nie. Gałązki, prymitywny sznur, to zrobimy sobie na szybkości. Gałązki, to przecież to rośnie wszędzie tutaj. No, bardzo spoko. Mamy tutaj zapas wszystkiego. Naprawdę jest całkiem urodzajny ten teren, więc spoko. Dobra, mamy łuk. Proszę państwa, mamy łuk, pochodnie. Czemu ja noszę cały czas pochodnie? On zaraz się skończy. Dobra, załóżmy sobie łuk w jakieś miejsce. Jezus, z klawiaturą jest bardzo ciężko, jak mam ukrytą ją pod biurkiem, naciskam i nie widzę, co naciskam. Dobra, włócznia, pochodnia,
Łuk sobie możemy postawić właściwie gdzieś w takie ważniejsze miejsce, czyli myślę tu, a pochodnie sobie damy na razie w miejsce ósemki. Zobaczymy, tak roboczo. I teraz patrzcie, pod czwórką mamy łuk. Strzelamy, naciągamy i... Wow, ładnie leci bardzo, ale spoko. Dobra, zaraz będzie trzeba postrzelać do jakichś celów. Ogólnie jest strzała wbita, ciekawe czy można je odzyskiwać. Można odzyskiwać strzały, więc bardzo, bardzo fajnie. Chciałbym odzyskać w takim razie tą, która... Spadła na dół, ale super. Po wbiciu się po jakimś czasie spadła na dół, więc też mega wygodnie, nie będzie trzeba kombinować. No to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, proszę państwa. Mega spoko. Zaraz podejdziemy może do tego pajączka w takim razie. No to by było spoko. Dobra, teraz spójrzmy, gdzie jest Cocktail Station, o ile w ogóle coś takiego tu jest. Manierka i bandaż z włókien, to sobie wytworzymy w sumie. Okej, okay, upuszczono, no bo mam full EQ, okej. Okay. Bomba kiełbasiana, jak to w ogóle brzmi? Potrzebne jest mrówcze jajo, grzybicza narośl i kawałki suchej trawy, kiełbasa zapalająca. Nie wiem, o co chodzi z tą kiełbasą, to w ogóle nie ma kiełbasy, chyba że to mrówcze jajo tak nazywają. Klej do pancerzy, służy do ponownego klejenia prostych pancerzy w całość. Też łatwe do zrobienia w sumie. I mrówcza pałka, to też potężne w sumie, całkiem dobra broń. Patrzcie, jakie obrażenia, oszołomienie, więc też spoko. Tarcza, skóra z czerwia, wszystko powoli już zaczynamy tutaj robić. Klinga larwy, kolec larwy, no więc fajnie, fajnie. Ale widzę, że tak to Smoothie Station to nigdzie mi tutaj się nie pojawia, wam powiem. Materiały, robacza guma, ręcznie pozyskana breja, która twardnieje, zmieniając się w prowizoryczną gumę. Nie wiadomo do czego jest używana, więc tutaj wszystko powoli. Jagodowa skóra, jagodowe krzesło, pajęczy kaptur, na przykład takie rzeczy. Wytwórzmy sobie to, oczywiście upuszczę, ale chyba powinny mi się odkryć jakieś nowe receptury, nowe pomysły. Super klej do pancerzy na przykład, takie rzeczy. Więc też tutaj odkrywanie jest dosyć takie żmudne, można powiedzieć, ponieważ no... Trochę trzeba tego przeszukiwać, kombinować, żeby w ogóle cokolwiek zdobyć. Teraz to mam, widzicie, do zbadania dopiero, więc... Bo też różnie z tym jest. To nam się pewnie zaraz zepsuje. Tego pająka odkładamy. Tego trochę tutaj mamy już w skrzynce w ogóle, więc zostawię to sobie tutaj. Mamy też ten gruczoł gazowy, więc trochę już zaczynamy zbierać tych rzeczy i ja myślę, że teraz po tym odcinku po prostu już sobie to wszystko uporządkuję tak, żebyśmy mieli tych surowców, żeby nie, każdy odcinek nie polegał na tym, że my cały czas po prostu szukamy czegoś i kombinujemy. Przejrzymy sobie dzisiaj na przykład właśnie takie rzeczy. Jest punkt smoothie, breja z czerwia jest potrzebna, breja z czerwia. Jak się robi? Tajemnicza maź wydzielana przez czerwie. Nie przeanalizowano. Okej, okay, ale dobrze, dobrze, to już nas nakierowuje na coś. Glina, a gdzie jest to z czerwia? Przecież my już mamy to zbadane wszystko, więc bardzo dziwne rzeczy pod tym względem. Są części mrówki. Czy z tego czerwia nam nic nie drobi, czy ja miałem pełen ekwipunek i tego nie podnosiłem? To jest dobre pytanie właściwie. To jest bardzo ciekawe, słuchajcie, pójdźmy sobie zapolować w takim razie na te czerwie, ale zapolujmy łukiem. Tym razem zrobimy to w taki właśnie sposób, że popolujemy sobie łukiem. Tu mamy trochę tej trawy, ja sobie to właśnie pobuduję, pozbieram na kolejny odcinek, bo planowałem to zrobić na ten, ale no byliśmy w tej bazie i to bez sensu, musiałbym wychodzić i szykować przed odcinkiem, a tak to teraz będę już w tym miejscu, jak go zakończę i sobie zbudujemy. Dobra, mamy tam go, chyba on. Sprawdźmy, czy trzeba wycelować centralnie. Trzeba centralnie, ale to jest rubinowiec, a nie czerw. O matko, to jest muszka. Bo dobra, muszkę to chyba łatwiej będzie pokonać w ten sposób. Chyba tak. Dobra, coś w ten deseń. Które to były czerwie w takim razie? Czerw, czerwie, czerw raczej. Patrzcie, czy mi się wydaje, czy nawet strzała się odzyskała z tego trafionego, więc to by było już w ogóle ekstra. On w ogóle padł na strzała, a to jest dużo szybciej niż jak padł od włóczni, więc myślę, że na pająka to też będzie dobre. No, pora zaryzykować w takim razie. Walka na kolejnego pająka. Musiałbym zdobyć jakieś high groundsy. Będzie mi bezpieczniej na pewno, jak on mnie nie będzie mógł dosięgnąć. Wydaje mi się, że jak wyjdę na to drzewo tutaj, to będzie dobrze. Spróbujemy. I tak się cykam, ale no słuchajcie, zrobię to. Dobra, popodnosimy sobie przy okazji tego wszystkiego. Idziemy tutaj, po malutku, po cichutku. I zaraz jak pająk dostanie, to się mocno zdziwi. Ja nie mam żadnego pancerza, więc ja też się zdziwię, jak on mnie ogarnie.
O, no nie dostał za dużo. Słuchajcie, nie dostał za dużo. Trochę się cykam w takim wypadku. Czy on nie dosięgnie? On... O matko, on we mnie napluł. Ale lipa. Czy ja, jak ja mam się stąd wydostać? Włócznią? Czy mam się ruszać? Co mam zrobić? Co? Halo? Może pochodnia, może w sumie pochodnia. Udało mi się wyjść, jakimś cudem udało mi się wyjść. Nie wiem, czy to dzięki pochodni, czy nie, ale udało się. Dobra, pająk w każdym razie tutaj mnie nie może dogonić. Może na mnie napluć oczywiście, co jest nieprzyjemne w sumie. Ale patrzcie, on się chyba leczy? Czy on się leczy? Chyba tak, no ten nie jest łatwy. Tamten był zbugowany i było wszystko spoko. A ten? Nie. Proszę państwa, ten to jakiś... O, raszuje. Napluł, ale nie trafił we mnie, więc spoko. Pewnie będziemy mogli sobie rozwalić tą pajęczynkę. I dzięki temu pozyskamy, no właśnie, po prostu nitki, pajęczynkę. Proszę we mnie... O, znowu pluł. Dobra, ma połowę życia, ale ja też mam niewiele strzał, wydaje mi się. Już w ogóle nie mam strzał, więc bardzo, bardzo niedobrze. Spróbujmy, nie wiem, się na niego tutaj... Ja się boję, że dostanę strzała i się skończy moje tutaj kozactwo w tym wypadku. Tu jest w ogóle ślepy praktycznie zaułek, ale może, słuchajcie... Nie pluj... No! O kurde, patrzcie, padłem na strzała. Ale lipa, on jest jednak mega dobry. Ten zgliczowany to sobie można, a tym nie ma szans totalnie. On tam jest wściekły na mnie, a ja muszę pójść sobie grzecznie po te rzeczy, nie? Więc no, trochę lipa. Wiem, że tutaj jest to przejście malutkie. Przejdźmy sobie. Może nam się uda bez jego wściekłości. Chyba uda się cały plecak odzyskać. Weź wszystko? Chyba tak, te strzały tutaj bym musiał sobie podnosić. Fajnie by było, gdyby się okazało, że on już ma to życie ubite. Ale wydaje mi się, że tak coś słyszę. Coś tu bardzo dziwnie szeleści, nie wiem. Okej, zbierajmy te strzały. Co tam, może ostrzegawczo w niego wystrzelę, ale nie chcę ryzykować. Póki nie zgliczowany, to nie będę się w to bawił. O, biedny wpadł w pajęczynkę, ja też zaraz bym wpadł. Tu są w ogóle takie grzybory duże, ciekawe czy je też można pozyskiwać. Deskę z trawy podniosłem, a co tam? O, dobra, słyszę tego pająka, wiecie co? Ja sobie zabiorę te deski i stąd po prostu znikam. O nie, no i złapał na mnie agro i to by było tyle pewnie ze mnie. A, zwiewamy w stronę domku. Goni mnie. O, nie jest dobrze. Ciekawe, czy wejdzie tutaj. To jest w sumie ciekawa koncepcja, sprawdzić, czy on tutaj wejdzie. A, szybko budujemy. Nieobsługiwany. Aha, bo nie stoi pewnie na niczym. Nie łączy się z niczym, więc nie mogę tego dobudować. Tak mi się wydaje. Nieobsługiwany. Tak mi się wydaje, że to jest coś w tym stylu, że się nie da pod tym względem. Ale no dobra, odkryliśmy kolejne aspekty tej gierki. Czyli tak, Smoothie Station, żeby zbudować, to potrzebujemy jeszcze troszeczkę do budowy domku. No ja sobie naszykuję te materiały, albo nawet po prostu go troszeczkę pobuduję, ewentualnie nagram i zrobię jakiegoś timelapsa z budowy. Tak bez komentarza, tylko po prostu dam wam urywek w kolejnym odcinku. No i słuchajcie, odcinek już trwa swoje. Troszeczkę zwiedziliśmy, troszeczkę odkryliśmy. Może to nie było tak odkrywcze jak w poprzednim odcinku, ale jednak mimo wszystko warto. Ja sobie poczytam o tym Smoothie Station i zobaczę, jak robimy te smoothie na oddychanie. I może będzie tak, że w przyszłym odcinku już pójdziemy do tej podwodnej bazy, więc myślę, fajnie by było to zrobić. Tak więc co tam? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do kolejnych odcinków z Grounded i różnych innych gier. Na razie.